20. Jesteśmy w studiu nagraniowym, proszę Państwa. Hubert Company, akcja niezwykła, sytuacja hemoglobina. Czego nie zapomnę, chyba do końca życia, była nasza rozmowa w Tezę. Tak. Siedzieliśmy na takiej fajnej kłodzie. Obok grał jakiś facet dla jakiejś laski na gitarce, sobie tam pomykał. Śmialiśmy się z niego, że nie umie grać na gitarze. No i tak sobie rozmawialiśmy trochę o życiu, trochę o różnych rzeczach. No i głównie też troszkę o Jezusie, nie? Szanujesz go? Nie. Bez zwarzędza? Sądzę, że zwarzędza to gorszy? No w sumie tak, nie. No, jak się wyprowadzi, to może na poziomie bliższą znajomość, ale nie za blisko. Tak to mówią, jak to mówiliś na to, że pójdzie na Wilnę? Tak to mówią, człowieka z wiochy wyciągniesz, wiochy z człowieka już nie. Dokładnie. Ale... Przewodniczący samorządu Adam Hubert obchodzi 18 urodziny. Zebranie wtedy tego samorządu jako wolny słuchacz i wygrał wybory. Tak. I został przewodniczącym szkoły. To tylko on mógł to zrobić. Pan prezes, no. Dziękujemy Ci za wszystkie pompki, zakupy, które kazałeś nam zrobić, wszystkie Twoje odpały, no i żarty, które opowiadałeś. Szczególnie te na moim pierwszym obozie w namiocie, do dzisiaj tego nie mogę zapomnieć. Tyle rzeczy robisz dziwnych. Jesteś harcerzem. To jest dziwne. No nie, to fajne. Ale żeby miesiąc siedzieć w lesie. Bez kibla. Całą skanę. No właśnie, potem zawsze przyjeżdżasz taki... Nieogolony. Nieogolony. Śmierdzący. Potem zawsze od razu idziesz się tam. O, pewnie od ciebie. No właśnie. Witaj, Adam. Muszę powiedzieć teraz, bardzo się stresuję, ponieważ muszę powiedzieć coś o czterech osobach naraz i to sprawia mi wiele problemów, ale w ogóle przepraszam, że w takim swetrze, którego pewnie nie lubisz, bo to jednak zachowasz sobie na pamiątkę i zawsze będziesz miał taki mnie obraz, no ale nic na to nie poradzę. Poznałyśmy cię rok temu na wyjeździe w góry z księdzem, w sumie wtedy się nie poznaliśmy za bardzo, później jakoś to tak wyszło. Nie wiem, czy masz tak samo jak ja, że lubisz czasem wyjść na plac i usiąść na tych ławkach, patrzeć na świat z muzyką na słuchawkach, tak, siedzieć i trochę nie ogarniać, wiesz? Yo, siemano Ada! Siemano! Cześć! No nie widziałem go nigdy w otoczeniu kobiet, ale mam nadzieję, że to się w końcu zmieni, bo mam pewne wątpliwości dotyczące jego orientacji seksualnej. W ogóle jesteś fajnym kumplem, bo zawsze można z tobą pogadać, szczerze. Zawsze można mieć z tobą niezłą bekę. Wysoki człowiek! To dobrze. W ogóle wysoki poznawce! Przed pięćdziesiątką! I umie śpiewać. Zdarza mu się. Można robić z tobą beki z każdego. Z każdej rzeczy, z każdego nauczyciela przede wszystkim. Jeżeli chodzi o wspomnienia z Adamem, to... Tak jak już tu wspominałem, no nie da się inaczej, ja myślę, że mi się od razu nasuwa moje wspomnienie i to może od razu przejdę do życzeń. Wspomnienie z Adamem odnośnie spotkania z jego mamą, która go zna bardzo dobrze, lepiej niż ja. No to generalnie Adam, ja do teraz pamiętam pierwsze spotkanie, 1 września 2000 któregoś tam którego roku. Co? Pewnie jeszcze raz zacznę. Dobra, mów. Dobra, któregoś tam roku poszliśmy sobie do Malty, bo strasznie chciało ci się pić. Byłeś zawiedziony, ponieważ myślałeś, że pijemy wódę, a skończyło się na soku. Kupiłeś sok, ale cały urok tej akcji polegał na tym, że zamknąłeś się w kabinie z Jacykowem, z jego plakatem i dawałeś pedała. Ja to teraz wiem, ja wiem po prostu, że ty nie udawałeś. To tak było. Ty jesteś pedałem. No, wspomnienie. W sumie do dzisiaj pamiętam, jak przez następny miesiąc cały czas nas zapewniałeś, że nim nie jesteś. Nie, on nas do teraz zapewnia, ale my ci do teraz w to nie wierzymy. Nie mam jakichś negatywnych wspomnień i tutaj w zasadzie dobre mam. Nie podpadnie w żaden sposób na razie. Mi się kojarzy, jak na urodzinach Lewy w Kruszewni Adam rozpierdolił walkę. Ej, dawaj. Co jeszcze do tego poszerzył swoje horyzonty i poglądy, jednocześnie on będzie wiedział, co chodzi.
ramię. To już 18 lat jest świetne podejście, jak to nagrywamy, więc... Docej to. Tak, docej to. A poza tym, jak mogłoby mi wspomnieć, jesteś najgrubszym zboczeńcem w Swarzędzu, nie? Po prostu jak ty czasami wchodzisz na te spotkania, albo jak ty wchodzisz do szkoły czasami, jesteś tym przewodniczącym. Ja po prostu, wiesz, dlaczego cię wybrali przewodniczącym? Bo jak stałeś z tyłu auli, to wszyscy cię widzieli. Bo byłeś taki troszkę szeroki. Tak, a jesteś zboczeńcem dlaczego? Bo te twoje kawało dziewczyny. Chciałem ci powiedzieć, że są tacy ludzie, których powinno się lubić, na przykład, bo mają podobne poglądy, albo dlatego, że no, tworzy się z nimi jakąś wspólnotę. Są też tacy ludzie, których ma się ochotę lubić, a nie za bardzo się powinno, na przykład dlatego, że trudno z nimi w jakiś fajny sposób, taki też dobry moralnie, spędzić czas. Są też tacy ludzie, którzy spełniają oba te warunki, a są tacy, którzy nie spełniają żadnych. Ja dodałem jakieś cztery możliwości, ty wiesz najlepiej, w której się odnajdujesz. Nie będę nic sugerował. Ja go znam na tańcach. Ja go znam na tańcach też. O! Ale ja... Moje pierwsze wspomnienie z tobą, Adamie, to jest... nie wiem, dobre parę lat temu, jak kojarzyłam cię tylko z harcerstwa i teraz z kościoła i pytałam cię pod kościołem, czy to masz na imię Adam czy Hubert, bo nigdy nie wiedziałam. I zawsze jest mi dosyć niezręcznie, jak sobie o tym wspomnę. Jesteś bardzo pozytywnym człowiekiem, tak. Na moment teraz się kojarzy tylko B i ten film porno, co jako trzaskę zrobił. No, to było dobre. No, i więcej takiej, więcej takiej. Moje sekwencje zapisałam. I oczywiście moje zajebiste wersje, nie wiem, czy to dobre, bo wiadomo, nie? Umywalka? Umywalka, no. Ogólnie wspomnień jest dużo, ale umywalka jest fajna. Jak próbowaliśmy skleić mu narzędz tyłek, podwaliśmy, ale się nie dał. Makaron to oto. Makaron to oto, Wrocław, ogólnie wyjaśnię, te wszystkie filmiki. A później taka mega beka z ostatniej kolędy. To chyba ci nie muszę tego przypominać. Tak, ksiądz nam dał kluczyki. Pamiętam, że po tej jeździe powiedziałem: Adam, nigdy więcej nie wsiądę za kółko, przynajmniej jak nie mam prawka. Tak, troszkę się spsuło i troszkę mieliśmy niefajnie. No, to było coś. Dobrze. Adam Udalberger to dobry ministrant. I dobry narciarz też. Tak. Szósto to prowodę, bo tutaj, no te, jak się dwa krawędzie, to, co? O! Jeszcze możemy. I kiki też nie znajdował. Nie znajdował. Wjechał po mojego kika. W ogóle twoje kawało muszyna zawsze najlepsze. Zawsze wymyślane na tak, nie zawsze dobry. Jak żeby i czarne to lepsze? Tak? Bo, nie, bo nasz film powinien być poprawny politycznie. Ale nie jest. Nic, co jest o Adasiu, nie może być poprawne politycznie. Kupiłem fizykę. No bezki, dobra. Nie, jesteś super! Tak, jesteś bardzo pozytywnym człowiekiem. No, i zawsze jak cię widzimy, to się od razu uśmiechamy. Nie, no nie da się na ciebie nie patrzeć. Bo jesteś gruby i śmieszny. Przewodniczący nasz, który jest ze Swaja. Ze Swaja, tak. Jak się poznaliśmy, kiedy tutaj przyszedłem, to byłeś jedną z pierwszych osób, która mi tak tutaj wprowadziła w to wszystko i tak dalej. No ale to były te takie początki. Kończysz 18 lat, będziesz już stary. Pewnie zaczniesz robić prawo jazdy. Pewnie nie znasz. I oczywiście ty nie pijesz, nie? Nie? On nie pije, nie? Nie, on nie pije. Tak, tak, nie. Tak, nie. Tak, tak, nie. Tak, nie. Tak, nie. Tak, nie. Jakubie, zrób mi loda, nie? To jest ten tekst, którego nikt nie zapomni. To był twój tekst. Tak. Też mogę, nie mogę zapomnieć tego pierwszego obozu i pierwszej zbiórki, na którą przyszliśmy razem. No, pamiętam cię ze świetlicy. No ja też nie pamiętam, ja byłeś taki mały i w ogóle pocieszny, w ogóle jak jeszcze nie byłeś taki, jak trochę byłeś grubszy, czy nie. No. I motywujesz nas do tego, żeby przychodzić tu do kościoła i to jest bardzo fajne, naprawdę, że tak pozytywnie wpływasz na ludzi, to jest bardzo dobre, to mi się podoba.
Wzorowy przewodniczący w szkole, a nie harcerz! Harcerz dzieci ustawiał kiedyś... To jest przyjaźnie największego zboczeńca w parafii? O, pamiętam, bardzo dziękuję ci, że mi blueberry pomogłeś i jestem wdzięczna. Tak, jeszcze on o nas zawsze dba, mówi się takim wspaniałym człowiekiem, który dba o plecy każdego w szkole. No fajnie jest też kremem, którym zawsze się napieprzamy. To zawsze ja obrywam najbardziej. A z czym mi się kojarzysz? Takie też skojarzenia, albo też fajne historie takie nasze. Jak byliśmy na tej kolędzie i przyniosłeś laptopa na kolędę. Nie wiem po co, nie wiem w ogóle jaki sens był w tym, ale przyniosłeś tego laptopa. Aha, jeszcze jedno. Przyznam to raz. Raz w życiu to powiem, Adam. Masz rację, mówi się ten laptop, a nie tego laptopa. To jest jedyny raz, kiedy ci to mówię i ty to zapamiętaj, okej? Okay? Możesz to mi puszczać ciągle, ale to z moich ust raz. Nie ten, nie tego laptopa, a ten laptop. Ja Adama będę pamiętał jako postać, ale nie jako serię zdarzeń. Zawsze zapamiętam go jako człowieka, a nigdy jako sytuację, w której grałem z nim udział. Zawsze zapamiętasz go, że pochodzi ze swoim. Adam, to było piękne. To było piękne. Ja już zamilknę, bo ja swoje powiedziałem. Ale zapamiętaj, że ja wygrywałem z tobą w karty Duel Masters. Pamiętaj. Ale to nie znaczy, że byłeś gorszy. No, to nie znaczy, że byliśmy najlepsi w świetlicy. Albo jego pers opieprzył wtedy, że wpisał tak, 4 miliona, co to jest. Czasami nie goli wąsa. Te jego koszulki, które okazują tego mięśnia, jest prawie tak wypakowane jak ja, więc nie wiem, czym się chwali. Kiedy nagrywamy ten film, Adam, ty siedzisz na publiczności i patrzysz jakieś lasce na nogi, to takie bardzo twoje. To jest pełnia ciebie, pełnia Adama Bogdana Roberto Hubertstwa. Patrzeć cię lasce na nogi. Pamiętam dobrze, ile czasu na tym razem spędziliśmy. Spędzimy. Fajne było, jak stukłeś kieliszki. Dwa. W ciągu tak, 2-4. Wypadek zupełnie. No. Nie wiem, co jakiś chcesz cię wykonać. Myślę, że mogę to powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony ze względu na to, że ciebie już spotkałem i poznałem i cieszę się, że ciebie znam. No i bardzo, bardzo fajnie, że się poznaliśmy. I... Zapamiętamy do końca życia twój kawał panu grzybiarzu, panu Tomaszu, zapalonym grzybiarzu z Warszawy. Ja mogę tobie przypomnieć, gdybyś zapomniał, pan Tomiasz mój Tomiasz. Tak. Ja powiedziałem Tomiasz. I Adam był zawsze niegrzeczny i się nie pamiętała, ale tak pazurki tak. Ślady, my też. I muszę być standardowy poluszek przy przywitaniu. Tak. Generalnie sprawa jest taka, obok mnie jest Adam, ja jestem Adam. Mówię to jakbyś zapomniał, jak będziesz stary, będziesz miał sklerozę. Wszyscy mieliśmy tak samo na imię, różnie na nazwisko. Kto miał nazwisko, ten miał. To nie miał, ten nie miał. Dokładnie. Nie zmienisz już nazwiska, znaczy czegoś tam, czwartego, czym się podpisujesz. I ja tobie powiem, ty do nas pasowałeś. Mówię o tobie w czasie przeszłym, bo ja wiem po prostu, że po 18 rodzinach przestaniesz być tym samym człowiekiem. Ty się zmienisz, ty dojrzejesz. Bóg szczyk! Ale tak będzie. Dobra grupa krwi! Życzymy ci... Dupeczek, no. To oczywiście. Uduchowienia, tak? To ale no męski, no poważnie. No. Tak, zdania matury. Dużo pieniędzy na umywalki, żeby na makaron wkładało, żebyś właśnie na cało, żebyś miał pieniądze, bo to drogi makaron jednak. Przede wszystkim tego, żeby w swoim życiu podejmował dobre decyzje, żeby ta rocznica 18 urodzin no, spowodowała, żeby podejmował w swoim życiu dojrzałe decyzje. Żeby nigdy nie żałował jakichś swoich działań, żeby miał dobre relacje z nauczycielami, z kolegami, koleżankami. Dziś masz 18 lat, śmiało ruszaj więc przez świat. Śmiało żyj i chciej najwięcej, szczęście trzymaj swe za ręce. Żebyś zawsze tryskał taką pozytywną energią, żebyś nie zapominał o tym, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu. Żebyś odważnie spełniał marzenia i bronił swojego zdania, ale też wyciągał
mądrości z popełnianych błędów i nie popełniam ich nigdy więcej. No i dużo, 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 dużo miłości. Na te 18 urodziny życzę ci, bo no tego ci będę życzył mniej więcej od czego zacząłem. Na temat tych dwóch rodzajów osób, nawet czterech, jeżeli te dwa ostatnie dołączymy. Żeby udawało ci się zawsze łączyć te dwie właśnie cechy. Takiej postawy jednoznacznej moralnie, takiej właśnie dobre i tego zawsze wybierania dobra. Z tym byciem miłym, serdecznym, rozrywkowym, z kimś, z kim zawsze można pożartować, można się dobrze bawić i dobrze, radośnie spędzać czas. Żebyś w przyszłości znalazł sobie tam dziewczynę jakąś czy coś. No, rzeczywiście wszystkiego najlepszego od okazji twoich 18 urodzin. Wiesz, o co chodzi? Ja 18. No tak. No, mam nadzieję, że nas zaprosisz i postawisz jakąś maszeczkę. Nie? No, Adam nie może być alkoholą. Czemu? Bo jest harcerzem. No, zrób jakąś fajną bitkę, co? Jakieś melanga z twoim tatą, z twoją mamą. No, masz bardzo fajnie to życzyć. Adam, ja ci przede wszystkim życzę, żebyś przestał być psycholem. Stój, dużo budki. Jeszcze więcej budki. Mocniej głowy. Dużo dziewczyn, bardzo ładnych dziewczyn. Seksownych, mądrych. Nie, łatwych. To życzymy ci, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez serce Marii. Żeby spełniły się wszystkie twoje życzenia, ale to jest zgodne z prawem polskim. Żebyś w końcu w szkole zamontował schody ruchome. Wszystkiego dobrego ci życzę. Błogosławieństwa Bożego, bo to chyba jeszcze nie padło i chyba nie wiem, czy padnie, ale mam nadzieję, że padnie jeszcze. Bo jednak Chrystus jest centrum, wydaje mi się, twojego życia i mam nadzieję, że tak pozostanie. Osiągnąć pod każdym względem, żeby nie bał się trudności, nie bał się trudności, nie bał się niepowodzeń życiowych. Adam, życzymy ci zdrowia, szczęścia, pieniędzy, pomyślności i fajnych skojarzeń. Życzymy ci szczęścia, spełnienia marzeń, żebyś miał jakieś super ambicje i je spełnił w życiu, tak, żebyś poszedł na Politechnikę, bo nie chcesz iść na Politechnikę. Żebyś się trochę więcej uczył i skuteczniej. Upadaj na wódkę, mówię ci, wódka nie jest dobra. Nie, bo to się potem źle kończy, no nie? Chyba sam o tym dobrze wiesz. Adam. Bogdan. Robert. Wszystkiego najlepszego. Również ode mnie, chłopaki. Trzymajcie się. Żebyś przestał być kobietą i żebyś się dobrze traktował tak, jak należy traktować kobiety. Żeby twój następny film był lepszy, bo ten był słaby. Wszystkiego najlepszego, Bogdan. No, 100 lat. Żebyś dalej panował jako ten prawdziwy dyktator w tej Wenezueli, co ona gdzieś tutaj jest. O, w tej Wenezueli, żeby panował nam jak ten dyktator Adam. Pięknej, Swarzyńskiej, Cygańskiej. Księżniczki. No, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, dziewczyny. Jeszcze jeden i jeszcze raz. 100 lat niech żyją nam. 100 lat niech żyje nam. Niech to żeby nie uciekał od Pana Jezusa też. To jest najważniejsze. Wszystkiego najlepszego, z fajnych przyjaciół. To, żeby dobrze się układała współpraca między mną a przewodniczącym Adamem Hubertem. W dwójkę życzymy ci wszystkiego najlepszego. W imieniu również chyba dziewiątki. No. Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Przedstawię sobie to motto tak jak Aleksander Kamiński. Żebyś był taki, jak jesteś. Bo myślę, że takiego wszyscy cię lubią i szanują. Żebyś wykorzystywał swoją siłę w słusznych celach. I żebyś nie był taki do przodu, bo ci tyłu zabraknie. Dokładnie tak. Dobrych ocen. Dużo imprez. To też. No ja też, ale generalnie
Kończył szczęśliwe nasze piękne dziesiąte liceum, bo to jest naprawdę porządna szkoła liceum na lata. Aha, jeszcze fajnej dupeczki. Dobrego wyjścia w dorosłość. Wszystkiego najlepszego, Adam. A już jest, wszystkiego najlepszego! Sto lat! Bang! 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 Bang, bang! 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 Bang!